dowódca specjalnej jednostki komandosów SS Hauptsturmführer Otto Skorzen otrzymał niespodziewanie wezwanie do stawienia się w kwaterze Hitlera w Gierłoży w południe 26 lipca 1943 roku, gdy w berlińskim hotelu Eden jadł obiad z przyjacielem. Zadzwonił do jednostki, którą dowodził i nagle usłyszał, jak sekretarka podekscytowanym głosem, niemalże krzycząc do słuchawki, oznajmiła, że jak najszybciej musi pojechać na lotnisko, gdzie czeka już na niego specjalny samolot. Zastanawiał się, co mogło być powodem nagłego wezwania do Hitlera, jednakże żadna sensowna odpowiedź nie przychodziła mu do głowy. Dopiero w samolocie dowiedział się, że we Włoszech nastąpiła zmiana rządu. Benito Mussolini, wierny sojusznik Hitlera, został odsunięty od władzy i aresztowany, a jego miejsce zajął generał Pietro Badoglio, skłonny do rokowań z aliantami. Po 3 godzinach lotu Skorzeny wylądował na lotnisku w Gierłoży, skąd samochodem dotarł do Wilczego Szańca. W przedpokoju siedziało kilku oficerów, podobnie jak Skorzeny, wezwanych nagle z różnych jednostek. Hitler wszedł, gdy tylko zdążyli ustawić się w półkole. Get the fuck up! Skorzeny słuchał tych słów jak urzeczony, gotów natychmiast wyruszyć do walki o wolność Mussoliniego. O godzinie 13.00 wystartowały w 3 grupach szybowce. Spadochroniarze generała Kurta Studenta lecieli w szybowcach 1. i 3. grupy, zaś SS-mani Skorzenego w 2. Generał podjął decyzję o takim rozmieszczeniu żołnierzy, gdyż chciał, aby to jego żołnierze wylądowali pierwsi i oswobodzili Mussoliniego. Nie sądził jednak, że Skorzen go przechytrzy. Komandosi Skorzennego wysforowali się daleko do przodu przed żołnierzy generała Studenta. Lądowisko, jakie wybrał, było o wiele bardziej niebezpieczne, niż się spodziewał. Powierzchnia była bardzo nierówna, a nachylenie większe, niż oceniali. Nie mieli jednak wyboru. Skorzeny krzyknął do pilota porucznika Meyer Venera. Oh shit! Pilot pochylił szybowiec na prawe skrzydło i gwałtownie opadając zbliżył się do łąki, która z tej wysokości wyglądała jak skalna półka. Gwałtowny wstrząs rzucił ich na bok. Trzask łamanych drewnianych bręk i prującego się poszycia tworzyły niesamowity hałas. Mieli wrażenie, że za chwilę samolot rozpadnie się na kawałki. Komandosi przez drzwi po obydwu stronach kadłuba wyskoczyli na murawę. Nie czekając, aż z lądujących szybowców wydostaną się spadochroniarze Studenta, ruszyli w stronę hotelu. Po kilku minutach przedzierania się przez korytarz zatłoczony przez włoskich oficerów i żołnierzy, Skorzeny odnalazł pokój, w którym więziono Mussoliniego. Podobno Mussolini objął go i powiedział: CJ, you asshole! What the fuck you doing, man? Sytuacja była opanowana.